Dzień dobry Państwu. Trochę głupio wyglądam, bo jestem w kurtce puchowej, chociaż naprawdę jest ciepło. Przyjechaliśmy do sanktuarium w Musi. Musija to jest miejsce już na skraju Galicji, właściwie takie 3 dni marszu od Santiago de Compostela, jeżeli ktoś chciałby tutaj przyjść pieszo. My przyjechaliśmy na naszą standardową wycieczkę. Czasem tutaj chodzimy, ale tym razem przyjechaliśmy busem na taką wycieczkę z Santiago. Za mną, jak widzicie, sanktuarium Matki Bożej w Musija. Sanktuarium wybudowane na skalę. Jeżeli ktoś z Was oglądał film The Way, czyli Droga Życia, no to tutaj ostatnia scena była kręcona na tych skałach przede mną. Natomiast tam w górze, gdzie ten obelisk, znajdziecie słupek zerowy. Słupki zerowe na wybrzeżu Galicji mamy dwa, w Santiago nie mamy słupka zerowego. Jeden ze słupków zerowych znajduje się tutaj w Musii, drugi znajduje się w sanktuarium, drugi znajduje się na przylądku Finisterra. Ten obelisk natomiast, który tam widać, taki duży kamienny obelisk, ja tam za chwilkę sobie pójdę, także wszystko zobaczycie spokojnie. Chcę Wam po prostu Musiję troszkę pokazać. Ten obelisk upamiętnia katastrofę tankowca Prestige. Tankowiec Prestige to tankowiec, który tutaj rozbił się u wybrzeży Galicji w 2002 roku. Nie dostał zgody podczas awarii jednego ze zbiorników, nie dostał zgody na zacumowanie w żadnym z portów tutaj na terenie Hiszpanii, ani w Portugalii, ani we Francji, dlatego był zmuszony wypłynąć na głębokie morze i tam zatonął. Była to jedna z największych katastrof morskich na świecie. Skażenie wybrzeża do tej pory wybrzeże Galicji odczuwa. No i tamten obelisk upamiętnia właśnie tamtą katastrofę. Ale dzisiaj nie o katastrofach, tylko o tym przepięknym miejscu. Jak widzicie, wygląda to bajkowo. W tym sanktuarium, które tutaj jest za mną, będziemy mieli naszą mszę świętą dzisiejszą. Zwykle, gdy tutaj docieramy autobusem, bo wczoraj doszliśmy do Santiago de Compostela, zwykle tutaj sprawujemy Eucharystię czasem gdzieś tutaj na skałach, ale bardzo często w tym sanktuarium w środku. To jest to sanktuarium, jeżeli czytaliście kiedyś o Musi, to jest sanktuarium, w którym w 2013 roku wybuchł pożar spowodowany zwarciem w instalacji elektrycznej. Do tej pory niestety ołtarz nie został odbudowany, wisi tam po prostu baner, który jest repliką dawnego ołtarza. Dach, jak widzicie, sanktuarium wygląda lepiej, został odnowiony, ale niestety w środku sanktuarium jest w opłakanym stanie. Natomiast, jeżeli chodzi o samą Musiję, jesteśmy w tej chwili na przylądku, który już wchodzi jakby w głąb oceanu, natomiast port, miasteczko portowe Musija jest troszkę wcześniej, czyli jeżeli kiedyś przyjdziecie do Musi Santiago de Compostela, no to będziecie nocowali tam w miasteczku portowym. Tam w porcie jest kilka schronisk dla pielgrzymów, są małe hoteliki, także jest tutaj gdzie przenocować. No jeżeli przyjdziecie tutaj z Santiago, no to pewnie też będziecie chcieli pójść na Finisterę. Stąd do Finistery szlakiem tutaj nadmorskim wzdłuż wybrzeża, tak bardziej w głąb, nie jest to przy samym morzu, przy wybrzeżu, ale w głąb wybrzeża do Finistery mamy stąd około 30 km, 27 tam coś przewodnikowo, natomiast zwykle gdy się idzie, no to GPS-y pokazują nam około 30 km. My w tym roku będziemy tutaj odbywali 4 wędrówki piesze z Santiago, ale też na tych, które w Santiago się kończą, no to na większości naszych wyjazdów zwykle tutaj przyjeżdżamy, odwiedzamy to miejsce. Za chwilkę wejdę sobie na górę, nagram, pokażę Wam, gdzie jest ten słupek zerowy, żebyście mogli sobie na przyszłość po prostu wiedzieć. Z ciekawych rzeczy, darmowa toaleta na dole. Gdybyście kiedyś potrzebowali skorzystać z toalety, jest zawsze otwarta, a to jest dla mnie bardzo cenna informacja, bo zwykle tutaj przyjeżdżam ze znajomymi, z jakąś grupką, tak jak jesteśmy tutaj dzisiaj. I zaraz Wam pokażę tutaj po prostu miażdżący widoczek. Tu jest tak pięknie, że po prostu nie mogę tego przeżyć.
Tak to wygląda, proszę Państwa. Tutaj ma sobie kijek. Tak, tak. O. Kwiatuszki przepiękne. No i łódź rybacka. Jest zero na tym słupku? Jest, nawet dwa. A, super. Tak, jest zero. A słuchaj. Tak. Tak, filmuję, ale już się żegnam. Także do zobaczenia. Nie widzę, nie ten światło za mocno odbija. Słabo to widać, wiesz. Tak.